Zwiedzanie drugiego piętra zaczynamy od salonu antycznego. W salonie antycznym rzeźba nieznanego rzeźbiarza Herakles walczący z lwem nemejskim. Druga połowa XVI wieku. Monumentalny gobelin wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu. Walka Amurków z Puttami według Guido Reniego. Obraz Syreny Teofila Kwiatkowskiego. Brutus i Porcja Bernardino Orsi de Colleghio. Jakob Jordaens, Satyr w gościnie u chłopów, rok 1620. W salach renesansu i damy z gronostajem zgromadzono obrazy, majoliki, szkło weneckie. Obraz Kobieta w niszy Paola Veronese namalowany przez naśladowcę pod koniec XVI wieku. Michael Tosini Popiersie kobiety. Renesansowe obrazy o tematyce religijnej. Tapiseria Złoty deszcz z mitu o Tezeuszu, Bruksela, pierwsza połowa XVI wieku. Intarsjowany sekretarzyk Jana Jerzego Fischera z 1648 roku oraz srebrne kubki i kufle. Srebrne misy, cukiernice, patery. Najcenniejszy eksponat muzeum Dama z gronostajem, arcydzieło Leonarda da Vinci. Obraz zakupił w roku 1800 Adam Jerzy Czartoryski jako dar dla matki. Modelką mogła być Cecylia Galerani, kochanka księcia Ludowika Sforcy, zwanego Ermelino, co znaczy po włosku gronostaj. Zapewne stąd to zwierzątko w jej rękach. Kolejna sala to sztuka średniowiecza. Poliptyk przypisywany Giacobello di Bonomo, Koronacja Marii. Po bokach święci Antoni, Augustyn, Błażej, Filip, Jakub Starszy, Łucja, Maria Magdalena i Wawrzyniec. Dzieło z lat 1370-1380. Pięknie zdobiona skrzynia weselna. Andrea di Lippo, święty Hieronim. Około roku 1410-15. Giovanni di Marco, parę sławnych kochanków, Paris i Helena oraz Tristan i Izolda, wiek 15. Święta Katarzyna Aleksandryjska, dwie figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz święty Jakub Starszy, wiek 13 i 14 nieznanych artystów. Święty Jakub Starszy i Święty Michał Archanioł oraz Święty Jan Chrzciciel i Święty Mateusz, skrzydła tryptyku, wiek 15. Figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kości słoniowej to jedno z najcenniejszych dzieł tego typu z warsztatu kolońskiego. Pochodzi z około 1350 roku. Wyżej zakończenie pastorału złoto i emalia żłobkowana, warsztat francuski, wiek XIII. W sali Sztuka Europy Północnej zgromadzono przedmioty rzemiosła artystycznego, militaria i obrazy z XVI i XVII wieku.
sztuka czasów Rembrandta to sceny rodzajowe, mariny, ale przede wszystkim krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem namalowany przez Rembrandta w 1638 roku. Jest jednym z sześciu olejnych pejzaży tego artysty i drugim podany z gronostajem najcenniejszym obrazem kolekcji. Nieznany malarz holenderski, krajobraz morski, wiek XVII. Ostatnią salą, którą zwiedzamy, jest Sala Polska. Znalazły tu swoje miejsce szczątki wielkich postaci. Ręka Stefana Czarnieckiego, jego portret, burka po nim z napierśnikiem zbroi husarskiej z XVII wieku. Jest również jego buława. Portret Fryderyka Chopina Stanisława Stadlera z 1858 roku. Obraz nieznanego malarza polskiego Jan III Sobieski pod Wiedniem w 1683 roku, z drugiej połowy XVIII wieku. Tarcza paradna księcia Romana Sanguszki, herbu Pogoń Litewska. Nieznany malarz polski, bitwa pod Kaliszem w 1706 roku, z drugiej połowy XVIII wieku. Proporzec z orłem, którego głowa skierowana jest w prawo, i obraz Jana Matejki, Polonia, rok 1863. Polska to zakowana w kajdany młoda kobieta w czerni, a odrywana od niej kobieta w bieli to Ruś. Oficer to Michał Murawiow, zwany Wieszatilem, który stłumił powstanie na Litwie, a generał Fiodor Berg w Polsce. Pamiątki po księciu Józefie Poniatowskim i jego portret pędzla Antoniego Stanisława Brodowskiego. Portret Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego panoplium. Zwiedzanie tego wspaniałego muzeum w Pałacu Czartoryskich kończymy na drugim piętrze.